Witam serdecznie wszystkich miłośników perfum, witam te osoby, które lubią takie ciekawostki ze świata celebrytów, bo perfumy i celebryci to jest związek bardzo silny i bardzo dobrze rokujący. Ale może zacznę od tego, że zupełnie niedawno, no może kilka dni temu, taka jedna z największych celebrytek naszych czasów, Beyoncé, pokazała bardzo szczególne zdjęcie, chyba gdzieś w mediach społecznościowych. To było zdjęcie, na którym widać było jej brzuszek, a ten brzuszek skrywał nie byle co, mianowicie ciążę bliźniaczą. No to była mega sensacja, która przyćmiła nawet podobny brzuszek Kim Kardashian, co było wielkim wydarzeniem, bo wiadomo, że Kim Kardashian jest królową tych wszystkich mediów społecznościowych i też robi perfumy. Ale ja Wam dzisiaj opowiem o perfumach Beyoncé, bo mam aż 3 flakony z linii Hit. Była linia. Zaczęło się od perfum Hit, to jest bodajże ten zapach, albo Hit, mam tu napisane Hit Rush, pewna nie jestem, pachnie owocowo. Jest tych perfum 13 w ofercie, to jest mała pojemność, to jest oczywiście jak widać dużo większa pojemność tegoż flankery tego samego produktu. Jeszcze mam, to był Wild Orchid bodajże. Tak, i tak pachnie trochę kokosami, ale oczywiście owocowo, no jak zwykle te różowe flakony. A to limitowana edycja, więc mi się poszczęściło. Związana z jakimś tournée, jednym z wielu, jakie odbywała Beyoncé, bo wiadomo, jest artystką, która dużo koncertuje. Te 3 produkty, powiem szczerze, rozczarowały mnie, bo przyglądam się oczywiście rynkowi perfum celebryckich, a one zwykle coś tam skrywają, jakąś tajemnicę. Przyznaję, być może nie zgłębiłam za dobrze całej oferty, nie znam tej linii Puls na przykład, ale te perfumy są przewidywalne. Takie, powiedziałabym, rynkowe, bezpieczne, tak jakby po prostu chciała na nich zarobić. Nie szukała jakiegoś pomysłu, nie próbowała właśnie tego, z czego jest znana. Jest znana z tego, że jest osobą kreatywną. Nie wplotła gdzieś tam w te perfumy, ale może moja opinia jest po prostu obarczona faktem, że nie znam za dobrze tych perfum, bo jak zapewne wiecie, robiłam już film o perfumach Rihanny i tam jest ta drapieżność, jest osobowość Rihanny niewątpliwie, a ta kolorowa, barwna artystka, bardzo wyrazista, zrobiła perfumy dość, powiedziałabym, banalne, ale nie lekceważę perfum banalnych, warto mieć w ofercie coś takiego, co bywa nazywane perfumami bezpiecznymi, można je nazwać troszeczkę niejakimi banalnymi, takim kalmeolonem, to też warto mieć, więc już uprzedzam, że to są takie perfumy. W przeciwieństwie do na przykład pierwszych perfum Kate Moss, modelki z kolei, która zrobiła wyjątkowo wyraziste perfumy i pokazała tym faktem, że ma osobowość. No a ma niewątpliwie, skoro zaszła tak daleko. Ale jak już jestem przy Kate Moss, to może jeszcze pokażę te jej perfumy, a zaraz przejdę do ciekawostek. Zrobiła takie perfumy no dużo później. Nie wiem, czy mam tu notatki, nie mam. Słuchajcie, no te będą miały około 10 lat, te mają lat kilka. Ona po prostu zrobiła je dla córki, dedykowane córce. Nazywają się Lila Belle Truly Adorable. No, tak mówię po mojemu. Pokażę Wam z bliska flakonik, bo są 2 produkty Lila Belle. I to jest ten drugi. Ten pierwszy jest dedykowany, powiedzmy, młodym dziewczętom, a ten konkretnie córce, czyli jeszcze młodszym osobom. I to są perfumy bardzo przyjazne, trochę staromodne nawet powiedzieć, tak, można powiedzieć, w takim lekko wiktoriańskim stylu i pachną kwiatowo i dziewczęco. Pobrzmiewają tutaj jakieś znajome nuty, ale teraz, żeby trochę Wam przybliżyć ten rynek perfum celebryckich, opowiem o ciekawostkach, jakie znalazłam w internecie, bo naprawdę sama byłam zaskoczona. Mniej więcej gdzieś około 2012 ukazał się taki raport, w którym znalazłam parę ciekawych rzeczy. Nie mam dużo bardziej zaktualizowanych, ale to i tak są tak znamienne sprawy, że wystarczy do tego, żeby stwierdzić, jak jest to ciekawy rynek, ten rynek perfum celebryckich. Otóż w 2012 miało miejsce 85 premier perfum celebryckich, a dekadę wcześniej było tylko 10. Druga ciekawostka, właśnie wtedy na 100 najlepszych zapachów rynkowych, najlepiej sprzedających się, 31 to były perfumy celebryckie. To jest bardzo duży udział w rynku, a mega, najbardziej kasowym przebojem perfumowym wszechczasów jest
No zastanówcie się, któż to, jaki celebryta mógł zrobić najbardziej kasowe perfumy wszechczasów? Elizabeth Taylor, White Diamonds z 1991 roku zarobiły miliard. Czyli bardzo dużo. Britney Spears, też mam flakonik. Otrzymałam od innej osoby. No, przesłodki, przeuroczy, może jeszcze tak. No, wdzięczne perfumy, takie, to jest bodajże Midnight Fantasy. Jeśli nie, to sprostuję w filmie, pod filmem. Sprzedała od 2004 do około 2012 500 milionów flakonów, a jej dochód roczny średnio to wynosił około 30 milionów dolarów. No to są naprawdę bardzo, bardzo duże kwoty i widać, jak ten rynek niesamowicie się rozwija. A Beyoncé, o której Wam wspomniałam, no na przykład w samym 2011 zrobiła na samych perfumach 39 milionów dolarów, czyli opłaca się zostać kontrowersyjnym artystą i nie sprzedawać piosenek, przebojów, tylko perfumy na przykład. No bo to są bardzo duże dochody. I słuchajcie, numerem 2 w dniu premiery Perfume Drive w Stanach był niejaki Derek Jeter. Nazwisko, które zapewne wielu osobom w Polsce nic nie mówi, ale jak powiem, kim jest, no to się to okaże zrozumiałe. Otóż jest futbolistą profesjonalnym, amerykańskim. Zarobił na tych perfumach 20 milionów dolarów. Nieźle zarabiał Justin Bieber, który dla przykładu przez pierwsze 3 miesiące sprzedaży swoich perfum zarobił 3 miliony dolarów. Jeszcze mam ciekawostki zapisane w jednym miejscu, bo teraz chcę Wam pokazać kobietę, która... Nie, jeszcze teraz nie pokażę. Pokażę jeszcze perfumy Paris Hilton. Też dostałam właśnie od Łukasza i Moniki. Po prostu kwiatowe perfumy. Nie wpisują się w te modne, kompocikowe trendy, tylko bardzo kwiatowa kompozycja, fairy dust, pył wróżki. No tu nawet jak się przyjrzycie, to tu jest taka sylwetka wróżki. Kiedyś zrobiłam film o perfumach Kylie Minogue, więc też Wam podlinkuję. No to są akurat szyprowe, wyraziste perfumy, czyli zdradzają taką osobowość wyrazistą, chociaż autorka, no piosenkarka ma taki imidż sceniczny dość, powiedziałabym, mało ambitny. Nie wiem, czy ktoś pamięta, Naomi Campbell też miała swoje perfumy. I może teraz przejdę do tej osoby, która rzeczywiście te perfumy może się nawet nie spodziewać, bo ja też się nie spodziewałam kilka lat temu, kiedy ta informacja do mnie dotarła. Jest taka piosenkarka, która zrobiła takie perfumy. To jest Flanker Glow, a to jest Glow Miami bodajże. Jennifer Lopez, bo o niej mowa. Jest największym sprzedawcą perfum. Jej sprzedaż, jej zyski są rekordowe. Oczywiście głównie w Stanach, bo tam jest kochana. No ale to się liczy w skali świata. Już Wam powiem, jakie miała te dochody. Jennifer Lopez. W 2005 roku 100 milionów dolarów za Glow oraz Steel zarobiła. W 2012 roku już była oficjalnie okrzyknięta osobą, która sprzedaje, ma najlepszą sprzedaż wśród perfum celebryckich i wyliczono jej, że zarabia 570 funtów na godzinę. Może tak, z ciekawostek jeszcze dodam ogólnocelebrycko-rynkowych, powiem Wam, że 40% rynku perfumowego w tej chwili to są perfumy celebryckie. No i co tam dalej? No, Jennifer Lopez miała zarabiać 30 milionów funtów rocznie i dalej. Rok 2012, to już Wam mówiłam, to było wprowadzenie 85 perfum gwiazd, a dekadę wcześniej tylko 10. Także tu już się powtarzają te informacje. I chcę Wam pokazać na koniec produkt, który no, mnie oczarował. Może nie wiem, czy kamera odda jego urodę. Deseo, czyli życzę. No ładna nazwa, hiszpańska. Tak wygląda flakon. Naprawdę przecudnie mieni się w świetle. I pachnie pięknie. To jest produkt, który nie jest takim owocowym kompocikiem. W ogóle nie można chyba Jennifer Lopez zarzucić, że robiła po prostu coś takiego sztampowego po to tylko, żeby zarabiać, żeby po prostu wpadały w nos, bo tak Glow miało pachnieć ciałem latynoskim, więc tak i ten wcześniejszy biały, jak i ten, więc no tu już sam pomysł był bardzo, bardzo ciekawy. Tu pewnie chodziło o zapach olejku do ciała. Natomiast ten
No nie mam jakichś szczególnych informacji prasowych, ale muszę Wam powiedzieć, że pachnie nutami bambusowymi, co jest najbardziej wyróżniające się juzu i patchouli. No, ciekawa jestem, czy znacie te perfumy. One są tam gdzieś w tej chwili dostępne. No moim zdaniem niebanalne. Muszę się jeszcze raz z nim tu gdzieś psiknąć, tylko żeby zobaczyć. O, ma bardzo ciekawą nutę głowy. Tak wygląda. No i to by było na tyle. Myślę, że do perfum celebryckich będę wracała jeszcze wiele razy, bo mam troszeczkę jeszcze próbeczek. No i to jest temat przyszłościowy, rozwijający się, także jeśli coś ciekawego się wydarzy, na pewno Was o tym poinformuję. I no i teraz wącham jeszcze raz. No rzeczywiście, nie są to perfumy banalne. Tu podziwiam Jennifer Lopez, że potrafiła i zarobić, jeszcze do tego zrobić te perfumy. No, że powiedzmy osoba taka jak ja potrafi w nich dostrzec coś oryginalnego, niebanalnego, a to jest dla mnie zawsze ważne, kiedy analizuję perfumy. To by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Życzę Wam wszystkiego pachnącego i teraz może teraz Wy podzielicie się ze mną informacją o Waszych ulubionych perfumach celebryckich. Albo ogólnie o wrażeniach. Czy lubicie, czy nie lubicie. Może być różnie. Możecie nie lubić. No, macie prawo. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego pachnącego. Pa, pa.